Drzewo genealogiczne rodziny Ładosiów powstało w latach 70. ubiegłego wieku z okazji 300-lecia przybycia pierwszego Ładosia do Głogowa. Okazało się, że ród rodziny Ładosiów wywodzi się od przybysza z Węgier, Jana Ladosza, który został tutaj sprowadzony przez Hieronima Lubomirskiego, ówczesnego właściciela Głogowa. Od 2010 roku w Głogowie Małopolskim organizowane są rodzinne zjazdy Ładosiów. Rodzina, która na co dzień rozproszona jest po całej Polsce, dopiero w trakcie zjazdu w Głogowie Małopolskim dowiedziała się o nieznanym rozdziale życia swojego krewnego. W czasie drugiego zjazdu przybliżona nam została postać Aleksandra Ładosia i wtedy to dowiedzieliśmy się, że Aleksander Ładoś, będąc ambasadorem w Szwajcarii w czasie II wojny światowej, ratował Żydów. Aleksander Ładoś urodził się we Lwowie w roku 1891 jako syn Jana Ładosia i jego drugiej żony Albiny z domu Kalous. Mimo że mieszkał w stolicy Galicji, identyfikował się z miejscem pochodzenia swojego ojca, czyli z małym wówczas miasteczkiem zwanym dziś jako Głogów Małopolski. Po ukończeniu gimnazjum we Lwowie rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Lwowskim. Jego mistrzami byli tacy profesorowie jak Oswald Balcer czy Stanisław Zakrzewski. W czasie nauki w gimnazjum, jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, Aleksander Ładoś rozpoczął działalność konspiracyjną w różnego rodzaju organizacjach. Tak głęboko identyfikował się ze swoimi korzeniami głogowskimi, że przyjął wówczas konspiracyjny przydomek Jan Głogowczyk. Jeszcze mocniej zaangażował się w sprawę polską na studiach, kiedy zaczął współpracować z organizacją Zarzewie. Spotkał wówczas wiele osób, które później w przyszłej odrodzonej Rzeczpospolitej zajmowały wiele różnych i ważnych stanowisk państwowych. Jego działalność konspiracyjna zaowocowała tym, że gdy na początku 1914 roku powstał PSL Piast, zaproponowano mu współpracę. Zapisał się do ludowców i zaczął publikować w ich wydawnictwie prasowym. Po wybuchu I wojny światowej Aleksander Ładoś wyjechał ze Lwowa do Krakowa. W tym czasie przy okazji tworzenia Legionu Wschodniego spotkał się po raz pierwszy z Józefem Piłsudskim. We swoich wspomnieniach przedstawia to spotkanie jako niezbyt udane. Obaj panowie nie polubili się. Aleksander Ładoś stwierdził wręcz nawet, że przyszły naczelnik państwa polskiego jest po prostu tylko wielkim marzycielem. W kwietniu 1915 roku Aleksander Ładoś wyjechał do miejscowości Meran, położonej w południowym Tyrolu. Tam, na podstawie podrobionego dokumentu, udało mu się zdobyć paszport, który pozwolił mu na przekroczenie granicy austriacko-szwajcarskiej. W Szwajcarii Aleksander Ładoś trafił do Lozanny, która była wtedy największym skupiskiem Polaków na emigracji. Tam wydał książkę o Legionie Wschodnim i rozpoczął pracę w polskiej agencji prasowej. Stał się ważną osobą w środowisku tamtejszej Polonii. Na początku 1919 roku Aleksander Ładoś wrócił do Polski i objął stanowisko referenta w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a niedługo później awansował na naczelnika Wydziału Prasy i Propagandy polskiego MSZ-u. Wtedy też rozpoczął bliższą współpracę z Janem Dąbskim. Dąbskiemu powierzono obowiązki przewodniczącego polskiej delegacji na rokowania pokojowe w Rydze, które miały zakończyć wojnę polsko-bolszewicką. Ładoś został sekretarzem delegacji, która podpisała traktat ryski. W 1923 roku Aleksander Ładoś został wysłany jako polski poseł do Rygi. Po przewrocie majowym w 1926 roku i dojściu Piłsudskiego do władzy Ładosia odwołano z funkcji. Odwołany dyplomata dowiedział się, że zwolniło się stanowisko polskiego konsula w Monachium i sam zaproponował, że pojedzie do Bawarii. Stanowisko konsula było niższe niż stanowisko posła, ale miało tą zaletę, że nie wymagało asygnaty Piłsudskiego, który pełnił wcześniej funkcję premiera. Piłsudski nie chciał awansować Ładosia, natomiast wyjazd do Bawarii nie był postrzegany jako awans. Aleksander Ładoś uważnie przyglądał się rozwojowi nazizmu i bardzo niepokoił go wzrost jego popularności w Niemczech. W kwietniu 1931 roku otrzymał depeszę podpisaną przez samego Józefa Becka, która odwoływała go z funkcji w Monachium. Tymczasem nad Polską zbierało się czarne chmury. We wrześniu 1939 roku wybuchła wojna. Aleksander Ładoś z rodziną przebywa w Warszawie, która jest od pierwszych dni wojny bombardowana.
5 września podejmuje decyzję o ewakuacji z miasta. Za namową przyjaciół stanął na czele konwoju, z którym przekroczył granicę z Rumunią. Posłużył się wtedy przepustką, do której własnoręcznie dopisał nazwiska ponad 20 osób. Trafia do Bukaresztu i tu w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie czeka na niego bardzo ciekawa, zaskakująca wiadomość. Generał Sikorski wysyła do polskiej ambasady w Bukareszcie wiadomość nakazującą udzielić niezbędnej pomocy Aleksandrowi Ładosiowi, gdy tylko się tam zamelduje, i umożliwić mu przyjazd do Paryża. Tak więc Aleksander Ładoś wyjeżdża z Bukaresztu do Paryża, wchodzi do rządu generała Sikorskiego jako minister bez teki. Faktycznie zajmuje się projektowaniem struktur państwa podziemnego w okupowanej Polsce. Natomiast w kwietniu 1940 roku otrzymuje od premiera Sikorskiego propozycję objęcia funkcji ambasadora Polski w Szwajcarii. Formalnie ma to być stanowisko posła ministra pełnomocnego, czyli przedstawiciela polskiego rządu emigracyjnego. W praktyce jest to funkcja ambasadora i jak mówi premier Sikorski, w tamtym okresie czasu Szwajcaria to jeden z najważniejszych posterunków polskiej dyplomacji. Pierwszy epizod, jeśli chodzi o pomoc ludności żydowskiej, ma miejsce już w maju 1940 roku, a mówiąc precyzyjniej od maja 1940 roku, bo to już jest okres inwazji niemieckiej na Francję, która niedługo potem kapituluje. Polski rząd jest zmuszony ewakuować się do Londynu. Natomiast do Szwajcarii zmierzają rzesze uchodźców żydowskich, którzy uciekają przed niemieckimi prześladowaniami. Jest tylko jeden problem. Wielu tych ludzi nie ma żadnego paszportu. I tutaj Aleksander Ładoś ze swoimi współpracownikami wpada na taki pomysł, żeby wystawiać tym ludziom polskie paszporty. Zaczynają to robić, kiedy kończą się książeczki paszportowe w polskim konsulacie. Wtedy Aleksander Ładoś depeszuje do polskiego rządu w Londynie i prosi o wyrażenie zgody na, uwaga, uruchomienie własnej drukarni. Kiedy przychodzi ta zgoda, rusza do druk książeczek paszportowych. Kolejne paszporty są wystawiane dla tych Żydów, którzy dzięki temu prawdopodobnie uniknęli deportacji, a potem mogli wyjechać w bezpieczne strony. Z dostępnej dokumentacji wynika, że takich dokumentów paszportowych wystawiono około 3500 sztuk. A potem już przychodzi 1942 rok po konferencji w Wannsee w Berlinie. Niemcy rozpoczynają akcję tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Rusza okrutna machina śmierci. Do Aleksandra Ładosia, do Berna docierają pierwsze informacje o masowej zagładzie Żydów. Przekazuje te informacje dalej m.in. do konsula RP w Nowym Jorku Sylwina Strakacza, który z kolei przekazuje te informacje amerykańskim organizacjom żydowskim, m.in. Aguda Izrael. To są prawdopodobnie jedne z pierwszych informacji o Holokauście, które trafiają do Stanów Zjednoczonych. One pozwalają tym organizacjom już zawczasu gromadzić środki na ratowanie Żydów. Natomiast Aleksander Ładoś ze współpracownikami gorąco zastanawia się nad tym, jak ratować tych ludzi, jakich z tych obozów czy z gett wyciągać. I wpadają na pomysł, że można spróbować wysyłać do Polski paszporty państw Ameryki Południowej wystawione na tych ludzi. To jest wielka operacja, którą podejmuje Aleksander Ładoś ze swoimi współpracownikami. Należy do nich zaliczyć Stefana Ryniewicza, czyli zastępcę ambasadora Ładosia, konsula Konstantego Rokickiego oraz Juliusza Kila, szwajcarskiego Żyda, ale urodzonego w Polsce. Po jakimś czasie do tych panów dołączają Chaim Eis i Abraham Silberschein, wpływowi ortodoksyjni szwajcarscy Żydzi, którzy mają kontakty międzynarodowe i wykorzystują je do tego, aby transferować z Polski dane osób, ich
fotografie, aby można im było wystawić fałszywe paszporty państw Ameryki Południowej. Cała szóstka tych panów, których wymieniłem, jest dziś określana mianem grupy berneńskiej, czyli nieformalnej grupy działającej w Bernie, która przyjęła za cel pomoc Żydom zagrożonym eksterminacją. Chciałbym mieć Wiadomo, że paszporty latynoamerykańskie ratowały przed trafieniem do obozu zagłady. Tak? Nie ratowały ogólnie, ale jeżeli ktoś nie trafił do obozu zagłady, a trafił do obozu internowania, no to była szansa wielka na przeżycie, no bo z obozu internowania była szansa na wymianę na Niemców po prostu. Pierwszym etapem akcji ratunkowej były lata 39-41 i wystawianie paszportów Paragwaju dla Żydów w strefie sowieckiej. Drugim etapem były pewne indywidualne operacje, akcje poszczególnych rodzin żydowskich, które wiedząc, że jest taka możliwość załatwienia paszportu Paragwaju, zaczęły kontaktować się z polskim poselstwem i takie paszporty udało im się uzyskać. Oni prawdopodobnie kontaktują się bezpośrednio z polskim poselstwem, ja przypuszczam, że z Juliuszem Kühlem. I to jest ten drugi etap operacji. A trzecim etapem operacji jest już bezpośrednio rok 1943, kiedy ten wolny rynek paszportów doprowadza do tak gigantycznych cen, że Polacy decydują się na zadaniowanie instytucji żydowskiej, Komitetu Reliko w Genewie z Abrahamem Silbersteinem na czele i proszą go o to, aby zapewnił centralne finansowanie operacji. I w ten sposób poprzez hurtowe zamówienia pomógł wynegocjować jednolitą cenę. I od tego momentu, to jest wiosna 1943 roku, trwa masowa produkcja, znaczy masowa taka, że już powstaje tych paszportów wiele dziennie. I w zasadzie już nie ma limitu operacja. Te dokumenty, które wystawiano do ochrony ludności żydowskiej, one nie były dokumentami fałszywymi, bo one były wystawiane na oryginalnych blankietach, które były kupowane od konsula honorowego Paragwaju, ale były wypisywane przez konsula Rokickiego. Czyli to nie było do końca fałszerstwo, to było po prostu tworzenie pewnej alternatywnej rzeczywistości. Także dla Szwajcarów to była niekomfortowa sytuacja, tym bardziej, że szefem policji szwajcarskiej był zagorzały antysemita, któremu ta działalność się nie podobała. W tym sensie tu była ogromna rola Aleksandra Ładosia, jego zastępcy Stefana Ryniewicza, którzy zapewnili taką ochronę polityczną i lobbying na rzecz tego, żeby wokół tej sprawy nie zrobiło się głośno i żeby policja szwajcarska nie zrobiła z tej wiedzy użytku. I tak doszło do aresztowań członków grupy berneńskiej i do przesłuchań. Też te dokumenty z przesłuchań, one się zachowały. Tam było dużo takiej precyzyjnej wiedzy na temat samego mechanizmu funkcjonowania właśnie grupy berneńskiej. Także informacje na ten temat udało się uzupełnić w dużej mierze właśnie dzięki temu, co udało się wyśledzić szwajcarskiej policji. Aleksander Ładoś interweniował u prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej Marcela Pilegola, z którym zresztą pozostawał w bardzo dobrych kontaktach od początku swojej misji dyplomatycznej w Szwajcarii i tłumaczył, co zresztą opisał w swych raportach dyplomatycznych, że nie może być mowy o przestępstwie w momencie, gdy polscy dyplomaci działali w stanie wyższej konieczności, bo nie osiągali z tego żadnych korzyści majątkowych i prawdopodobnie ta argumentacja przekonała prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej, który interweniował i doprowadził do tego, że to śledztwo zostało umorzone. Natomiast warto podkreślić, że gdyby to śledztwo zakończyło się inaczej, to polskich dyplomatów czekał mało ciekawy los, bo
prawdopodobnie zostaliby pozbawieni uznania dyplomatycznego, cofnięto by im immunitety dyplomatyczne, mogli być aresztowani, mogli być wydani Niemcom. Podjęcie takiej akcji paszportowej wymagało wielkiej odwagi od tych ludzi. Powiem więcej, to nie była odwaga, to była brawura. Nasi dyplomaci zachowali się bardzo profesjonalnie w tej sprawie, ponieważ prowadząc nielegalne działania, nie zostawili po sobie żadnych śladów. Byli konspiratorzy i Ładoś, i Rokicki, i Reniewicz mieli przeszłość, czy to legionową, czy w polskiej organizacji wojskowej. Oni się znali na tych sprawach. Dla nich fałszerstwo dokumentu nie było niczym szczególnym. Ładoś sam wjechał do Szwajcarii, uciekł z Austro-Węgier na sfałszowanym paszporcie innej osoby. Rokicki podrobił własną datę urodzin, żeby się dostać do legionów. Ryniewicz w czasie okupacji ukraińskiej Lwowa przechowywał u siebie dokumentację i arsenał polskiej organizacji wojskowej. Więc mówimy o ludziach, którzy byli konspiratorami. Oni na takich rzeczach by nie wpadli. Gdyby nie odtajnienie archiwów szwajcarskich, to wiele rzeczy byśmy po prostu nie wiedzieli do dziś. No i wreszcie, gdyby nie pewne błędy popełnione przez organizacje żydowskie, które nie miały tej umiejętności konspirowania, natomiast miały znakomitą umiejętność księgowania, więc zaksięgowały wiele rzeczy. Depesza z 19 maja 1943 roku jest niezwykle ważna ze względu na wyrażone w niej intencje polskiego MSZ. Motywy natury ściśle humanitarnej dyktują nam, każą nam w sprawie fałszowania paszportów iść na daleko i stąd idące ustępstwa. To oznaczało zgodę na fałszowanie dokumentów państw Ameryki Łacińskiej w celu ratowania Żydów od zagłady. To jest też do ustalenia, kto namierzył Hügiego, czyli konsula honorowego Paragwaju w Bernie, który był gotowy do tego, żeby te blankiety paragwajskie sprzedawać. Natomiast okazało się, że Hügli po prostu za odpowiednią sumę jest w stanie te paszporty po prostu sprzedawać. On jest postacią taką nawet bardziej niż niejednoznaczną. On po prostu zarabiał na tym procederze, w przeciwieństwie do pozostałych członków grupy berneńskiej, którzy robili to z powodów, żeby to przesłanki humanitarne. Oczywiście Niemcy od początku zdawali sobie sprawę, że to obywatelstwo nie jest faktyczną przynależnością państwową. Bardzo dużo zmieniła postawa samego Paragwaju, który w styczniu 1944 roku po polskiej interwencji, w której pomogły bardzo mocno Stany Zjednoczone i Stolica Apostolska, uznał te paszporty. To była taka gra pozorów, że my udajemy, że jesteśmy Paragwajczykami, a wy udajecie, że nam wierzycie. Natomiast w momencie, w którym cała historia została wykryta na poziomie urzędowym, czyli tym o szczebel wyższym, prawdopodobnie ktoś wsypał, prawdopodobnie ktoś zdradził. Ktoś na poziomie dyplomatycznym po stronie latynoamerykańskiej po prostu Niemcom opowiedział, jak to się dzieje. I to był ten moment najbardziej dramatyczny w tej historii, dlatego że skoro Paragwaj mówi, że to nie są nasi obywatele, to znaczy, że Niemcy nie mają już żadnego interesu w tym, żeby ich trzymać w obozach jenieckich, prawda? Bo już oni nie zostaną wymienieni na jeńców z obywatelstwem niemieckim, trzymanych w niewoli przez aliantów, no bo to nie są obywatele uznani przez państwo Paragwaj, przez Republikę Paragwaju. To, co Polska proponowała, czyli wymianę fałszywych Paragwajczyków na prawdziwych Niemców internowanych przez aliantów, było już nierealne, ponieważ bardzo mało Niemców, nawet tych internowanych, w 1944 roku miało ochotę wracać do III Rzeszy. Wiadomo było, że Niemcy wojnę przegrają, już na Niemcy spadały bomby. Nikt nie miał wątpliwości, jak ta wojna się skończy, więc następnym krokiem była próba przekupstwa.
I tak naprawdę pod koniec 1944 roku Aleksander Ładoś nie zajmuje się już paszportami, już nie ma paszportów, nie tworzy się. Powstają jeszcze paszporty Salwadoru, które są trochę odrębną historią. On się zajmuje pomocą organizacjom żydowskim w bezpośrednich negocjacjach z Himmlerem na temat przekupstwa. Himmler za 20 milionów franków gotów był uwolnić 300 tysięcy ludzi. W tym kierunku idą rozmowy. Jaka suma, za co, ile ludzi uwolnicie, wykupywanie ludzi. Więc te paszporty zeszły niejako na boczny plan. Aczkolwiek ludzie, posiadacze tych paszportów, nadal byli w obozach koncentracyjnych w Bergen-Belsen, nadal był obóz w Tittmoning i tam oni doczekali wyzwolenia. Po wojnie Aleksander Ładoś przyjął z pokorą decyzję władz szwajcarskich, że w dalszym ciągu będą uznawani tylko dyplomaci, przedstawiciele polscy, którzy pochodzą z nadania rządu warszawskiego, czyli rządu jedności narodowej. Oznaczało to, że ci dyplomaci, którzy działają z nadania, z umocowania rządu londyńskiego, nie będą już dalej uznawani. Stanął przed bardzo trudnym dylematem, bo z jednej strony nie uznawał tej władzy komunistycznej, nie zamierzał jej w żaden sposób wspierać. W tym czasie nie zamierzał wracać do Polski, zdecydował się pozostać na emigracji, natomiast nie udzielał się politycznie, usunął się w cień. Można powiedzieć, że trafił na margines tamtych wydarzeń. Wydaje mi się, że tym, co pchnęło go do powrotu do kraju, była po prostu bieda. Chodzi po prostu o to, że o ile w latach 40. był całkiem zamożnym człowiekiem, żył na wysokim poziomie, jeździł do różnych krajów, miał własnego kierowcę, zresztą z tym kierowcą był związany właściwie w ogóle przez całe lata i jakby to był jego bliski współpracownik. Natomiast jego pozycja po prostu coraz bardziej słabła i w pewnym momencie on zaczął wyprzedawać własny majątek, wspomniane obrazy, ale później także oferował się w drugiej połowie lat 50. ze sprzedażą części swojego księgozbioru. Ludzie, którzy przyjeżdżali do niego, i mamy to zapisane w tych raportach wywiadowczych, mówią o tym wprost, że on bardzo biednie żył, że ta posiadłość, gdzie mieszkał, to nie była jego posiadłość, tylko był kimś w rodzaju takiego jakby opiekuna, człowieka, który tam po prostu zamieszkuje, ma to utrzymywać w takim sensie, że po prostu, nie wiem, grzać i tak dalej i patrzeć, co się dzieje, kto tam się kręci, ale ogólnie nie było to jego i jego majątek po prostu topniał. No i perspektyw za bardzo tam nie miał, dlatego że Francuzi właściwie nie mieli nic dla niego w takim sensie, żeby mieć jakąś pracę, żeby oczekiwali jakiejś jego publikacji czy czegoś takiego. Natomiast właściwie, no tak, uchodźstwo polskie też biedne było raczej. Powiedzmy, on niekoniecznie chciał się z tymi ludźmi wiązać, bo to się wiązało z kolei z konfliktami różnymi. No natomiast pewnym oparciem okazała się ambasada PRL-owska i perspektywa powrotu do kraju. No, władza ludowa potraktowała go mało ciekawie, bo z przekazów rodzinnych wiemy o tym, że rzeczywiście najniższa emerytura została mu przyznana dzień po jego śmierci. Nasz konsul honorowy z Zurychu, pan Markus Blechner, który sam jest Żydem i jego rodzice są ocalonymi z zagłady, przychodził z tą historią do mnie. Opowiadał mi oczywiście w taki sposób, jaki on ją zapamiętał, dobrego ambasadora, który wystawiał paszporty Paragwaju, żeby ratować Żydów. I ja nie do końca wierzyłem w tę prawdziwość tej historii. Znałem sprawę paszportów, bo samą zagładą byłem bardzo zainteresowany. Znałem tę sprawę chociażby ze sprawy afery Hotelu Polskiego i znałem również wiersz o paszportach Władysława Szlengela, który raczej przedstawiał te paszporty jako pewną ułudę ocalenia niż jakąś rzeczywistość. Z tego też powodu nie bardzo chciałem, początkowo widziałem możliwość zaangażowania się w tę historię, bo pomyślałem, że to po prostu jest jaka piękna legenda i lepiej, żeby taką zostało.
ja byłem zawsze przekonany, że tak dużo osób i instytucji zajmuje się odkrywaniem tego, czy badaniem tego, co się działo w czasie II wojny światowej, że odkrycie czegoś nowego jest już po prostu niemożliwe po tylu latach po wojnie. Natomiast kiedy zaczynaliśmy się właśnie zagłębiać w dokumenty, odwiedzać miejsce, odwiedzać kolejne archiwa, to się okazało, że to moje pierwsze wrażenie było kompletnie błędne i chyba najbardziej takim emocjonalnie najtrudniejszym momentem była chwila, w której w archiwum policji szwajcarskiej, w archiwach federalnych w Bernie, natrafiliśmy na zdjęcia ludzi, którzy je wysłali do Szwajcarii już po to, żeby te zdjęcia zostały wklejone do paszportów, do blankietów paszportowych. Tych zdjęć było kilkadziesiąt. Na odwrocie każdego z tych zdjęć było wypisane nazwisko i adres tej osoby. No ja sobie zdałem sprawę, że ponieważ te zdjęcia są tutaj nie wklejone do paszportów, to ci ludzie prawdopodobnie tych paszportów nigdy nie otrzymali, czyli no, zginęli, zostali zamordowani. W związku z tym no, to była bardziej emocjonalna chwila, bo można było popatrzeć na te osoby, to były zdjęcia, można było im spojrzeć w oczy. I ja wtedy chyba sobie uświadomiłem, że nie robię tematu o historii, nie wiem, wojskowości, prawda, o bitwach i o dowódcach, tylko robię temat o ludziach. Niesamowite to, co robili. I to robili po prostu bez brania za to pieniędzy. Myślili taki sposób, takie możliwości. No i to dało efekty. Dla mnie najbardziej znaczące jest to, że co powoli odkrywam, że tych osób było coraz więcej i więcej. I one przeżyły, naprawdę im się udało. Jest szansa, znaczy nawet widziałam kilka tych osób, albo ich już dzieci, z tymi paszportami oryginalnymi i to było niesamowite, tak? Poznać je, usłyszeć ich historię i to są niesamowite historie. Oni przeszli przez piekło przecież, a jednak udało im się przetrwać. Cieszę się bardzo, że Aleksander Ładoś, którego ród wywodzi się z Głogowa Małopolskiego, tak wspaniale zapisał się na kartach historii świata, Europy i Polski. Poprzez nasze działania staramy się przywracać pamięć tej wspaniałej postaci i uczyć nowe pokolenia, że osoby, które mają korzenie w Głogowie Małopolskim, dokonywały wspaniałych czynów na skalę światową. Myślę, że nie tylko mówię to w swoim imieniu, ale w imieniu również innych osób z rodziny. No na pewno jesteśmy wszyscy dumni z tej osoby, z tej postaci, z tego, że taka osoba z rodziny tyle zrobiła dla innych. Ponieważ jest to mój krewny, to na pewno nie będę tutaj obiektywny, ale powołam się na słowa Juliusza Kila, czyli współpracownika polskiej ambasady szwajcarskiego Żyda, o którym wspominałem, który wiele, wiele lat po wojnie napisał, że Aleksander Ładoś był największym humanistą, jakiego mu dane było w życiu spotkać. Wydaje mi się, że humanizm to jeszcze za mało. Do tego, co zrobiła grupa bermeńska, potrzebna była wielka odwaga. Ale parafrazując słowa pewnej depeszy, która przyszła z Londynu do Aleksandra Ładosia, mogę powiedzieć, że czasami tak się w życiu zdarza, że motywy natury humanitarnej nakazują każdemu człowiekowi iść dalej niż to jest możliwe. W momencie, kiedy pojawił się Ładoś w moim życiu i w życiu moich dyplomatów, zmieniło to życie nas wszystkich. Zmieniło to życie nas wszystkich, ponieważ zajmujemy się czymś, czym żaden z nas się nigdy wcześniej nie zajmował. I kiedyś rozmawiałem z dwójką swoich kolegów, dyplomatów, swoich podwładnych i oni powiedzieli, no to jest prawdopodobnie najważniejsza rzecz w życiu, jaką zrobiliśmy. To nie chodzi o polskich dyplomatów, tu chodzi wszystkim o ocalonych, potomków. Chodzi o ludzi, którzy żyli, urodzili się w rodzinach, których otaczało kultem jakiś kawałek papierka, bo był w posiadaniu dziadka i dziadek w ten sposób przeżył zagładę. Wiadomo, profesor Rapoport, który mówił, że to miejsce jest święte, trochę mnie przekonał. No, jest to rzeczywiście wyzwanie być następcą, czy pracować w miejscu, w którym dokonano tak heroicznego aktu i uratowano życie właśnie kilku tysiącom osób.
Oczywiście, że jest to dodatkowa motywacja, ale przede wszystkim najważniejszą motywacją dla mnie jest to, że polska dyplomacja musi upamiętniać swoich bohaterów. To jest nasza przeszłość, to są nasi poprzednicy. Mamy obowiązek moralny dbać o to, aby ich czyny nie ulegały zapomnieniu.